8 marca był, dla niektórych to był początek wszystkiego, dla mnie to się mniej więcej zamknęło w tym momencie, bo po rezolucji, po tym, kiedy była delegacja u rektora, która w ogóle nie była żadną delegacją, rektor z nami, wicerektor, prorektor z nami nie rozmawiał, wtedy nastąpił atak z OMO i studenci się rozbiegli. Nagle my, którzy zostaliśmy w Pałacu Kazimierzowskim, co jest głównym budynkiem Uniwersytetu, zostaliśmy się na późnych placach i po jakimś czasie wyszliśmy i to takie wyglądało jak pobojowisko, nie takie straszne, ale tam leżały jakieś papiery, tu leżały jakieś czapki i potem, oj, ja pamiętam, że raczej szliśmy całą drogę do mnie do domu na piechotę, co pewnie było jakieś godziny i po drodze spotykaliśmy ludzi, jedni znajomi mówili, że tego zatrzymano, tamtego, znaczy wiele osób zatrzymano już 8 marca rano. Ludzie na przykład widząc, że my jesteśmy jakoś, nie wiem, młodzi, idziemy od strony uniwersytetu, zaczepiali się, pytali, co się działo na uniwersytecie. Ale pamiętam, że doszliśmy do mnie do mieszkania po 20, a o 20 były główne wiadomości Wolnej Europy i mój ojciec i mój brat już słuchali, wiedzieli, co się dzieje. Mój brat był akurat na uniwersytecie i się okazało, że moja mama, przez którą wszystko ukrywałam, i tak wiedziała i pojechała autobusem i widziała ten pierwszy szturm OMO i bardzo się niepokoiła. No tak, nie było telefonów komórkowych. No, prawie nie było w ogóle telefonów, to rzadko kto miał telefon. Jeszcze było coś takiego jak telefony towarzyskie, ale niemniej mój telefon był na podsłuchu. Nie wiem od kiedy, ale na pewno 8 był, ponieważ kiedy wróciłam do domu, to jeszcze zdążył zadzwonić telefon i mój daleki kuzyn, którego poznałam kilka dni wcześniej, ale który mieszkał w Moskwie, po rosyjsku zaczął zachwycać się tym wiecem. Mówił, ja ciebie widział, to takie prekrasno, ja wsiem w Moskwu raskażu i tak dalej. I pytano mnie o to, bo to moim zdaniem było, musiało natychmiast pójść gdzieś do towarzyszy radzieckich. Ja mówiłam, że nie było takiego telefonu i oni znali dokładnie, ale go jakoś nie namierzyli. On nie mieszkał u nas i wrócił niedługo potem do Moskwy i dopiero później, wiele lat później dowiedział się ode mnie, że był nagrany na tym telefonie. Kiedy pani została aresztowana? 8 marca wieczorem. Jak mówiłem, po godzinie 20, ale pewnie niedługo potem. I długo pani była? Nie, do początków sierpnia. Zaczęto wypuszczać, ja mówię, warszawską grupę, prawda, nieskazaną, troszkę wcześniej. Moim zdaniem to było związane z tym, że w tym obozie komunistycznym nie można było mieć za dużo punktów ciężkości w tym samym czasie, a od kwietnia oni już przygotowywali inwazję na Czechosłowację. To jest takie bardzo ważne i to znaczy w kwietniu pod jakimś pozorem właśnie czystki antysyjonistycznej usunięto, czy podał się do dymisji, to się nazywał chyba przewodniczący Rady Państwa, ktoś sprawujący... Nie, przepraszam. On był ministrem obrony narodowej i został przewodniczącym Rady Państwa. Marian Spychalski był generał zasłużony w AL-u jako towarzysz Gomułki, ale pewnie zupełnie nie nadający się do wojska, które było potrzebne. Więc w kwietniu Spychalskiego odsunięto i pojawił się na jego miejsce nowy minister obrony narodowej, Wojciech Jaruzelski. I mnie się wydaje, że to razem, że można połączyć, że z jednej strony zaczęła się w marcu straszna kampania o wrogach, o szpiegach i tak dalej, ale pod koniec kwietnia już ucichała, prawdopodobnie dlatego, że trzeba było się skupić na inwazji Czechosłowacji. W Czechosłowacji działy się dla nich coraz gorsze rzeczy, bo o ile studenci w marcu w Polsce zwykle starali się na wszelki wypadek powiedzieć, nie mamy nic przeciwko socjalizmowi albo popieramy socjalizm, ale to w Czechosłowacji to już szło w kierunku nie chcemy socjalizmu i takie już były, że powiem, antykomuniści czy liberałowie, nie komunistyczni, tylko znaczy w naszym sensie przejmowali tam, dochodzili do głosu. No i dlatego potrzebna była ta inwazja, ponieważ oni się strasznie bali, że w Czechosłowacji to będzie miało dużo głębsze korzenie niż w Polsce. Zwłaszcza, że Polska już przeszła przez pierwszy etap destalinizacji w 1956 roku, a Czechosłowacja nie.